Zagrała cała śmietanka miasta. Zawodnicy, którzy przez lata odnosili sukcesy na turniejach streetballowych oraz świetnie radzili sobie na zawodowych parkietach. W kategorii Junior 97 pojawiło się 11 drużyn, wśród nich ekipy, które zajęły w zeszłych rozgrywkach drugie i trzecie miejsca w klasyfikacji końcowej. Turniej został rozegrany na dwóch boiskach znajdujących się na dachu, natomiast grupa finałowa zagrała już na głównym. Od początku zmagań najlepiej radziły sobie drużyny Buraki Kozaki, Gold Boys, Perpetuum Debile oraz Ceramika Budowlana. Do grupy finałowej awansowały trzy pierwsze ekipy i po bardzo emocjonującym spotkaniu mistrzem pierwszego turnieju zostali Gold Boys, wygrywając jednym punktem z drużyną Buraki Kozaki. W tym samym czasie na głównym boisku toczyły się rozgrywki zarówno eliminacyjne, jak i główne kategorii Open, w której od samego początku można było zobaczyć masę efektownych akcji. Rozgrywki w trzech grupach, gdzie do dalszej rundy awansowały dwie najlepsze drużyny. Wiele spotkań było zaciętych do końca, gdzie często decydowała ostatnia akcja meczu. Przodowała ekipa Oreo, niestety jeden z jej liderów doznał nieprzyjemnej kontuzji. Mecze w drugiej fazie rozgrywek stały na najwyższym poziomie i do finału po bardzo zaciętych spotkaniach awansowali Shit Happens, Oreo oraz największa niespodzianka drużyny Bladego, rozgrywając perfekcyjny mecz z faworytem rozgrywek ekipą Niedźwiedź Yogi Babu. W samym finale, w pierwszym pojedynku po kozackim meczu, wygrali Shit Happens z osłabionym Oreo 10-7. W drugim spotkaniu Oreo ostatnim rzutem za dwa punkty wygrali pojedynek z drużyną Bladego 10-9 w ostatniej grze turnieju, gdzie los kolejności końcowej rozgrywał się do ostatnich sekund. Wygrała drużyna Shit Happens.